Witajcie moi drodzy. Jest środa, wieczór. Przez ostatnie 3 dni z powodu pracy nie za dużo robiłem poza streamem i przygotowywaniem przed wtorkowym streamem tego wielkiego klunkra. Natomiast chodzę, tak patrzę, postawiłem go sobie i mam pewne wątpliwości co do niego, słuchajcie. Bo no mam na nim robić różnego rodzaju efekty, nie? Mam na nim robić różnego rodzaju brudzingi, zacieki i wydaje mi się, że on jest troszeczkę za ciemny. Wydaje mi się, że jeszcze powinienem tak mu jakąś delikatną mgiełkę jakiegoś białego puścić, szarości po całości, i zhighlightować go białym, tak żeby był już taki mocno wyciągnięty i później może go jeszcze ściągnąć w dół, ale tak mam wrażenie, że trochę za mało jest. Albo wezmę sobie po prostu niektóre z paneli, takie bardziej, wiecie, z angielskiego prominentne, nie wiem, czy to po polsku też takie słowo jest, czyli na przykład tutaj takie tutaj takie panele, tu, albo tutaj mu gdzieś zaznaczę jakoś dużo kolorku, tym pomarańczowym takim kolorem, takim spod kolorem, hełmu zrobimy trochę na broniach, porobimy mu jakiegoś kolorku, żeby tutaj gdzieś było widać trochę tego zabrudzenia. No jeszcze oczywiście muszę skleić porządnie to działko, bo mi się rozpadło, jak upadł mi ten model. No i może tutaj troszeczkę zrobię kolorku, żeby gdzieś ten kolor się pojawił. Możliwe, że bronie właśnie będą takie kolorowe, niebieskie, żółte, pomarańczowe, a on sam będzie taki szary, wiecie, no stabilny taki, nie wiem, taką dobrą bazę będzie robił i tam też porobię jakieś efekty. Tak mi się wydaje, że to będzie dobre, więc najprawdopodobniej ja postaram się skleić to wszystko na czwartek i na czwartek sobie po prostu będziemy to przygotować jeszcze i może pokrywać różne elementy kolorami. Tak mi się wydaje, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie, bo muszę mu dodać jakiegoś koloru, jakiegoś, wiecie, smaczka jakiegoś tam zrobić. No i tak sobie to myślę. Z innych nowości oczywiście niektórzy z Was wiedzą, ci co tam gdzieś mnie bliżej śledzą, w sobotę nie nagrywaliśmy Flames of Warów, bo mi się soboty pomyliły. Dopiero w tą sobotę będziemy nagrywać Flames of War. A w piątek po południu, albo może nawet w ciągu dnia i w niedzielę prawdopodobnie będę w Stagrafie i będę tam robił różne rzeczy. Szpachlował ściany, malował i robił różne inne rzeczy zupełnie niż modelarskie. I będziemy tam przygotowywać nową miejscówkę do życia, do tego, żeby sklep nagle zwiększył się o chyba jakieś, jeśli dobrze pamiętam, w notatkach 60-70 m2. Kompresor 60-70 m2, więc będzie tu naprawdę duży sklep, 140 już ponad m2 będzie tam miejsca, jakoś tak 130-140. Więc będzie duża gralnia na 9 wciskiem 10 stołów i duży, ładny sklep z fajnym magazynem. Więc bardzo, bardzo fajnie. A ci, którzy zauważyli, może zwróciliście uwagę, może jest maszynka tutaj stoi. I stoi tutaj mój Atomstack, ponieważ chcę zacząć coś... Gdzie to było? Tu się odpala maszynka. Chcę zacząć coś znowu wycinać i muszę ją skalibrować, bo ona jest delikatnie... Ona mi się przekosiła. On tak jakoś, widzicie, jakoś tutaj pracuje i delikatnie mi krzywo przycina i nie wiem, czy będę musiał mocno młotkiem pierdyknąć z jednej strony, żeby delikatnie jest tak przekoszone mam wzórki. Chyba w tą stronę są przekoszone. No, także no coś muszę zrobić i to będzie wymagało takiego porządnego bupnięcia, porządnego tąpnięcia w maszynkę, żeby było lepiej. A, jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Słuchajcie, bardzo fajny komentarz otrzymałem od jednego z użytkowników, jednego z Was pod poprzednim wpisem. Sobie go otworzę, bo chciałem go przeczytać od Green Wolfa. Wolf. Przeczytam ten komentarz Wam, bo uważam, że jest bardzo fajny i takie coś po prostu troszeczkę motywuje. Pozwólcie, że sobie oprę. Takie coś troszeczkę motywuje i powoduje, że to, co robię, czasami ma sens, wiecie? Poproszę o więcej takich filmowych wstawek z hobbystycznymi postępami. Motywują. O to chodziło. Właśnie zmieniłem tok myślenia na dziś. Z ciężki dzień w robocie, czy jestem średnio, czy bardzo styrany, nic już dzisiaj nie pomaluję, ale super ten kontrast wyjdzie na białym tle, a pójdę lać wodę do kubka. Także, jeżeli ktoś z Was też ma takie odczucia, jeżeli ktoś też z Was ma takie wrażenia, to zmiany po moich materiałach, czy w ogóle po prostu nagle myśląc o materiałach, myśląc o malowaniu, macie coś takiego, a jeżeli moje materiały to powodują, to już w ogóle super. Dajcie mi jeszcze znać, bo jeszcze potrzebuję od Was jednej informacji. Kiedy mam wyjąć, dwa słoiczki z żywicą, moją drukowaną żywicą, z ISO 80% i z Softacept. To jest też taki zmywacz 10%. Isopropanol 80% i 10% 12 grudnia włożone po wydruku do tych płynów, żeby zobaczyć, jak bardzo zmieni się żywica po w tym momencie już miesiącu. Nie wiem, czy macie jeszcze miesiąc? Jeszcze parę dni. Chciałem to wyjąć, zobaczyć, czy da się na przykład je delikatnie kroić, jak żelki. Co się z tym stanie? Bo wygląda... Z wyglądu nic się nie zmieniło, nie? Z wyglądu, jak tak patrzę, to wszystko jest git. Ani ma żadnego sporowacenia, ani nic. Wszystko jest ok. Zobaczymy. No i co? To chyba na tyle na środę. Ja biorę się za sklejanie tego działka i może za jakąś pracę konceptualną nad wyborem kolorów do tego Ta'unara. Trochę mnie przytłacza ten projekt. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Magazynek. No dobrze, moi drodzy, jak widzicie, to pomieszczenie nie jest w najlepszym stanie. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Nie chcę się drzeć. Trochę jest tutaj do roboty. Ale tu potrzebujemy zrobić tylko i wyłącznie tak, żeby było, wiecie, przyzwoicie. To po prostu będą regały, więc trzeba skuć i oczyścić. Słuchajcie, zagruntowałem już całość, tutaj tą część, widać takie pomazane, to znaczy zagruntowane. Tu, na tej części, Kryspina piesek. Tutaj do tej części, tak gdzieś dotąd, będziemy malować tylko, nie więcej. No bo raz, że trzeba tutaj zarobić, to wszystko musi wyschnąć, a dwa, że chcemy tutaj jak najszybciej postawić regały, żeby pozbyć się ich z drugiego pomieszczenia. Więc zaraz opalamy wałek i jedziemy z malowaniem takim wstępnym. Witajcie, moi drodzy, jest piątek, za 20:10 wieczorem. Jestem troszkę zmęczony, bo spędziłem 5 godzin u Kryspina dzisiaj. Pewnie widzieliście na Instagramie i na Facebooku taką krótką relację z tego, co tam robię. Troszeczkę się tam popracowałem sobie, mówiąc lekko, trochę popracowałem. A teraz mam przed sobą bardzo duże zadanie, a mianowicie mam dwa boksy, które chcę unboxing zrobić ich i za to dziękuję Kamilowi i Blicowi. Bardzo Wam dziękuję za udostępnienie mi tych boksików. Chcę Wam po prostu pokazać, co jest w pudełkach Warhammer Old World. Zobaczymy sobie, co jest w środku. Opowiem też troszeczkę o wartości tych pudełek, ale przede wszystkim trzy materiały się z tego pojawią. Pierwszy to będzie po prostu, gdzie opowiem troszeczkę o Warhammer Old World, a dwa pozostałe to będą czyste unboxingi, takie tylko dla, no po prostu dla potomnych albo dla tych, którzy chcą zobaczyć, co w tym jest, i tam też przypomnę wartości tych boksików. I chciałem też powiedzieć o tym, czy warto, pomimo tego, że ja mówiłem, że ja osobiście nie będę wchodził w Warhammer Old World, bo nie jest to system, w Fantasiaka grałem kiedyś, 8. edycję pograłem troszeczkę. Właśnie zauważyłem, słuchajcie, coś. Właśnie zauważyłem, że te boksy tworzą jedną całość. Zobaczcie. Właśnie zwróciłem sobie uwagę na to. Te boksy tworzą jedną fajną całość. Fajny detal. Podoba mi się to. Ale wracając, ja nie będę wchodził w Old World, nie mam zamiaru budować nic do tego systemu. Sigmara ledwo co buduję i jeszcze go nie skończyłem. Natomiast to chciałem po prostu przedstawić, tym bardziej jeśli mam sposobność, żeby pokazać Wam, co jest w pudełkach, opowiedzieć troszeczkę o tym, bo poczytałem. Porozmawiałem troszeczkę z ludźmi, porozmawiałem z Kryspinem, porozmawiałem z ludźmi, którzy się tym interesują. I czy warto. I tak, ja mówiłem, że to jest gra na sentymentach. Jest to gra na sentymentach, ale więcej opowiem w materiale. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Czy właściwie zainteresowało, bo materiał to się pojawi dla subskrybentów i dla patronów, dla wspierających i dla patronów w niedzielę. Dla Was tak gdzieś koło wtorku, środy. Natomiast mam nadzieję, że to Was zainteresowało, ten materiał. Tak muszę myśleć o sobie jako w przyszłości, w dwóch czasach. Trzy linie fabularne, wiecie, to jest skomplikowane. Moje Tarantino i Nolan by tego nie wymyślili lepiej. Ale, także opowiedziałem w tym materiale trochę rzeczy. I tak, natomiast słuchajcie, no ponieważ mam trochę znajomych, którzy chcą, którzy grają, mają nawet armię, tylko kupują sobie to, żeby troszeczkę jeszcze rozbudować, dokupić trochę tych starych modeli, ale nie tylko starych. I też do Was, drodzy widzowie, taki apel. Jeśli mieszkacie gdzieś w okolicach Łodzi i chcielibyście, macie kolegę, z którym gracie w jakiś system, na przykład Warhammer Old World, i chcielibyście zagrać u mnie na kanale, nagramy Battle Report, dajcie mi znać, dogadamy sobie kontakt, spotkamy się, nagramy u mnie na chacie, u mnie w studio, nagramy to po prostu i pokażecie jakiś system. Jeśli gracie na przykład w Old Worlda, pokażecie, jak wy gracie w Old Worlda. Ja przyjmę każdego, kto gra w jakiś system i gra dobrze, w sensie takim, że po prostu zna zasady. Nie musicie być super turniejowcami po prostu, żeby zagrać. Po prostu musicie czuć fan, musicie czuć wszystko, wiecie, dobrą zabawę. Więc na ten moment ja wracam do roboty i jutro jeszcze, czyli w niedzielę, będę jechał jeszcze do Kryspina dalej pracować, bo nie wszystko zrobiliśmy. Ja zrobiłem tylko tak naprawdę, wyczyściłem ścianę, umyłem ściany, zagruntowałem, pomalowałem sufit. Musimy pomalować jeszcze z 2 razy ściany, bo będzie tam biało, ponieważ jest to pomieszczenie, w którym nie ma źródła naturalnego światła. I będę tam po prostu malował wszystko na biało, tak jak zresztą ustaliśmy z Kryspinem, żeby jak najwięcej się światła tam odbijało i działo się. Także trzeba tam troszeczkę popracować. Ja się zajmuję na razie magazynem, to jest priorytet na ten weekend, żeby go skończyć, przenieść tam szafki i żeby móc przygotować sobie front sklepu do dalszej pracy. Co więcej, jak widzieliście na ostatnim streamie, z Ta'unarem trochę nie wyszło, więc jeżeli ktoś ma pliki do Ta'unara, to dajcie mi znać, bo mój drukarz nie ma tych plików. Ja muszę jeszcze poszukać, ale w razie coś, jakbyście mieli gdzieś pliki do Ta'unara, to potrzebuję wydrukować sobie tylko te działka. No chyba że macie gdzieś działka takie, to dajcie też mi znać, to też sobie je kupię od Was, bo troszeczkę mi się zepsuły. Ja mógłbym je odratować, ale nie chce mi się, po prostu nie chce mi się, łatwiej będzie mi po prostu wrzucić na drukarkę, poczekać 12 godzin, aż tam 14, aż się wydrukują i mieć po prostu super idealne, nie takie, wiecie, już zorkowione. Bo trochę tak po orkowemu podszedłem do tego Ta'unara wczoraj. No tak, wczoraj, bo dzisiaj jest piątek. Więc, jeszcze raz, ja się biorę do roboty, widzimy się na następnym wejściu. Zobaczę, jak mi wyjdzie, zobaczę, jak to będzie szło, ale w niedzielę będę w ciągu dnia u Kryspina, więc będzie więcej światła niż w tych materiałach, które zobaczyliście przed chwilą z jego miejscówki. A może coś nagramy tam, może Kryspina poznacie bliżej i zobaczymy, co tam. Pokażę Wam, jak będzie wyglądała jego miejscóweczka. Trzymajcie się. Do następnego wejścia. Moi drodzy, jest niedziela. Właśnie wróciłem z kościoła i poszedłem do roboty. Więc jak widzicie, tak wygląda w tym momencie Stagraf, a tam są bohaterowie drugiego planu. Sisi plecami i Crispin. Są już naćpani, bo używamy bardzo ciężkiej chemii. Zobaczcie, zobaczcie, tak używamy. Jakbyście żel do usuwania starych zwłok. Chichamy mają straszną, bo to opary są całkiem niezłe. Słuchajcie, to jest przestrzeń, w której będziemy mieli, czy będzie, nie będziemy mieli, będzie nowa miejscóweczka. I tutaj trochę roboty nas czeka. Niby jest ładnie, niby jest minimalna ilość pracy, ale żeśmy sobie z Sisim właśnie wymyślili, że pozbędziemy się tego gówna strasznego. Co będzie oznaczało, że mam trochę więcej malowania, trochę więcej zrywania, ale sama przyjemność chyba. Bardzo fajnie się będzie to robiło. No i regały stąd wylecą i wrócimy tutaj z regałami, które są tutaj. Czyli z takimi fajnymi półeczkami. I to wszystko tam będzie. A tu, słuchajcie, będzie jedna wielka gralnia na 9-10 stołów. Także jeśli chcecie pograć jakiekolwiek systemy w Łodzi, to zapraszamy tutaj do Stagrafu na Bratysławską 2A. A jak nie, to po prostu możecie wpaść i nas odwiedzić. Łuk, jak już widzicie, łuk triumfalny już jest wybity. Wczoraj chłopaki wbili, dzisiaj żeśmy troszeczkę go zagipsowali. Tutaj Nurgiel się odezwał, spływa sobie. No i co? I robimy dalej. Także tak wygląda mój modelarski tydzień w tym tygodniu. Nie za dużo się dzieje modelarsko, ale też coś maluję i też coś konwertuję. Tak, także robota jest, od samego rana tutaj siedzimy. Jeśli uważacie, że 11 po południu, to 11 to jest wczesne rano. Zakończyliśmy dzisiaj pracę w magazynku. Tak to wygląda na koniec dnia. Nie pokazuję wam sufitu, bo jest strasznie jeszcze. Ale tak wyglądają półeczki podniesione. Musieliśmy je podnieść, bo tam jest jakaś rura. A ta rura musi tu zostać. Więc są regały. Jest kawałek jeszcze niebiałej ściany. Boże, jak na telefonie widać, że to jest niebiałe, a tu jest trochę bardziej białe. Masakra. W rzeczywistości troszeczkę lepiej jest. No i drzwi. No i jeszcze pracowaliśmy w tamtym pomieszczeniu. Ale to, co tu robiliśmy, pokażę wam, co tu robiliśmy. W tym pomieszczeniu jeszcze stoją z gretki. Oczyściliśmy tą ścianę z regałów, bo tutaj były, bo tu będą regały takie typowo sklepowe. Panowie, macie jakieś fantastyczne słowa na koniec tego tygodnia? Aha. Oni jeszcze są pod wpływem tego środka do zdejmowania nakleju. Na razie przejście do sklepu jest zamknięte szafkami, żeby nikt wścibski nie patrzył. Dzień dobry. I tyle. Koniec tego tygodnia chyba. Pokażę wam jeszcze, jak sklep wygląda, bo tam jest totalny pierdol. A to zawsze fajnie zobaczyć, jak sklep wygląda z pierdolu, a później, jak już zostanie ogarnięty. Jeszcze foliki leżą po kuciu. Od tej strony wygląda przejście tak. Tu będzie przejście do sklepu. A to wszystko, co tu widzicie, oczywiście jeszcze raz, to będzie gralnia, nie? O, na razie jest tak zakitlowane. O, przyszedł za mną. Jak wczoraj ten twój pies za mną łaził. Więc tak, jest trochę bajzel, ale to jest kreatywny bajzel. Dobra, do przodu, dokładnie. Trzymajcie się, do następnego razu. To nie był zbytnio modelarski tydzień, bardziej remontowy tydzień. Ale no, trzeba sami zrobić takie rzeczy. Było dużo malowania na pewno, i skrobania, i konwertowania. Do następnego tygodnia, hej.